To nie zawalczysz na siódemce. Pozdro, Gubku. A ja zawalczę! Zobaczysz, pajacu, że nie zawalczysz na siódemce, a ja zawalczę. Taka jest moja odpowiedź, pajacu. Ja powiem na wstępie, chcę... Dobra, zacznijmy od teraz rozmowę na jego temat. Ja na wstępie zaznaczę. To jest człowiek, który notorycznie mówi, że ja gadam na jego temat, gdzie od dawna bardzo się na jego temat nie wypowiadałem. Bardzo, bardzo długo. No i znowu zaczyna mnie pierdolić. I znowu przekręci, bo ja go znam. I znowu przekręci, że to ja zaczynam o nim gadać. No taki już kurwa jest z niego człowiek. No ale dobra, jedziemy. Ferrari mówi się, bo Ferrari to jest chyba obsraniec zwykły. Słuchajcie, on nie wygrał ani innej walki. Można zacząć od słów obsraniec. Mój drogi kłapo łóżku. Obsarałeś się ty, dlatego z każdym innym człowiekiem na tej planecie jesteś w stanie zmierzyć się w kategorii powyżej 77 kilo, a ze mną chcesz tylko i wyłącznie w 74 czy w 75. Na przykład mieliśmy już walczyć na poprzedniej gali, ale nie zgodziłeś się na wagę. Teraz też są prowadzone rozmowy i znowu nie zgadzasz się na wagę. Więc kto tu jest obsrańcem? Dlaczego z Malczyńskim chcesz się bić o pas 77? I to nie ja chcę tego rewanżu. Włodarze tego chcą. On też chce po części tego rewanżu. Tylko, że tylko i wyłącznie na jego warunkach. To ty uciekasz do jakichś śmiesznych kategorii wagowych, żeby mnie zagłodzić i nie chcesz się zgodzić na głupie 7-7, gdzie to są 2 lub 3 kg różnicy, zależy ile tam kurwa krzykniesz. Czy 7-4, czy 7-5, bo sam się czasami gubisz i raz krzyczysz 7-4, a następnego dnia krzyczysz 7-5, a kolejnego znowu 7-4. Whatever. Także zaczniemy od tych słów co do obsrańca, to już myślę, że wyjaśniliśmy, kto jest obsrany. Wygrał jedną z Menelem. Ma dwie prze... Powiedziałeś, że nie wygrałem żadnej walki, że wygrałem jedną z Menelem. No w porządku. Na tamten moment akurat początkowo też nie reprezentowali żadnego poziomu sportowego. Więc wtedy wszyscy byli wyrównani, to były początki, dopiero wszyscy się z czasem porozwijali, tak? I jeśli mówisz, że nie wygrałem z tobą, no niestety muszę cię troszeczkę zmartwić. Wysłałem nagranie z naszej walki do kilku sędziów z Polski. Niektórzy sędziują na KSW i w innych bardzo dobrych federacji. Wyobraź sobie, że ani jeden sędzia nie wytypował mojej walki w ten sam sposób, co na gali, której typowali. Nie, oczywiście, dodatkowo sam chciałeś z tym Menelem walczyć, no i twoja, a ty z kim wygrałeś? Bo na pewno nie wygrałeś z Malczyńskim, bynajmniej nie ostatniej walki, nie ostatnią walkę, na pewno ze mną nie wygrałeś, na pewno nie wygrałeś z Kasiuszem, więc kto tam nam zostaje? Daniel Magical. Zobacz, jacy jesteśmy pod niektórymi względami podobni. Oboje wygraliśmy z ludźmi, którzy nadużywali alkoholu. Dodatkowo ty pierwszy wyzwałeś Bystrzaka na walkę, więc nie dziw się, więc nie wiem, czemu się czepiasz, że z nim wygrałem. Zresztą w ogóle czemu masz do mnie pretensje, jakiekolwiek? Czy ja krzyczę o walkę z tobą, czy cokolwiek? No nie wiem, nagle się dowiaduje, że Polak o mnie gadał i coś o mnie gada, że jestem obsraniec, a gdy ma dojść do podpisania papierów, chłop ucieka do jakichś śmiesznych, nieistniejących kategorii wagowych. Gdyby jeszcze ta kategoria istniała, to ja go rozumiem. Tylko, że ta kategoria wagowa nie istnieje. Jest albo 70, albo 77. Nie ma nic po środku, stary. Jak Fame ma zrobi kiedyś dla ciebie pas w tej kategorii, to uwierz mi, że zejdę. Ale dopóki Fame ma nie ma pasa w tej kategorii, bo taka kategoria kurwa nie istnieje, to jest catchweight, to się na to po prostu nie zgodzę i tyle. Dobra, whatever, jedziemy dalej, bo nie słyszałem. Ja to oglądam pierwszy raz na live'ie, dowiedziałem się o tym od was. Walki pod rząd i on ma jeszcze czelność nakładać mi tutaj jakiś warunek wagowy. Ja mam totalnie w dupie. Ja nie muszę z nim walczyć, ja mam kilka propozycji innych. Idziemy dalej. Nie wiem, nie oglądałem jeszcze tego, dowiedziałem się o tym od was na live'ie. Walczyć, to nie będziemy walczyć. Nie odpowiada mu ta waga, a ja mam tu wyjaśnić, że ta waży ile waży. Było nie bić sterydów, to by ważył mniej. Gamrot też. Aha, czyli od sterydów doszedł mi tłuszcz według jego filozofii. Spoko. No sorry stary, no miałem kurwa ponad pół roku przerwy, nie? Już tu nawet już nie wiem, chyba z 9 miesięcy przerwy. Miałem nawet ponad 9 miesięcy, prawie rok przerwy, nie? Mieliśmy się bić na poprzedniej, to żeś wymyślił ten swój śmieszny limit wagowy. No stary, no nikt się nie będzie głodził, kurczę, żeby z tobą walczyć. Nie ma takiej kategorii, ze wszystkimi bijesz się w ludzkich kategoriach. Czemu tylko ze mną? W kategorii, której kurwa nie ma!
Czemu tylko ze mną? Dlaczego tylko i wyłącznie ze mną? Czemu się bijesz, chcesz bić się z Malczyńskim o pas? Nie zapomnij o walce z Malczyńskim, bo walka z Malczyńskim będzie w 7-7, bo jest o pas. Chcesz się bić o pas, to się bijesz w 7-7, albo nie bijesz się wcale, stary, no zrozum, ty jesteś głupkiem. To, że zawalczyłeś na Fame UK, to jest przypadek. To jest przypadek, bo gdyby nie Fame UK, to od tamtej pory do tej pory byś nie walczył, ponieważ ludzie nie chcą cię widzieć z innymi rywalami. To nie jest... ludzie cię nie chcą widzieć z innymi rywalami. To też nie jest ani moja wina, ani wina włodarzy, że ludzie chcą tego rewanżu. A wiesz, czemu chcą tego rewanżu? Bo żeś, kurwa, Tumanie nie wygrał tej walki. Wiem, wiesz skąd to wiem? Bo wysłałem to do profesjonalnych sędziów i to z KSW, i nie tylko zresztą. Oczywiście nie twierdzę, że tam mnie zwołowali, ale no jednak trzecia runda należała się mi. Przypadkowo została dana tobie. Whatever. Jedziemy dalej. Głupoty gadasz jak chuj, nie? Że ja muszę się na twoje warunki wagowe zgodzić. Stary, to ty chcesz się bić ze mną? Czy ty chcesz mnie najpierw zagłodzić, odwodnić i dopiero, że jak mnie już wrzucą do tej klatki, bo będę ledwo żywy i dopiero stoczymy walkę, tak? No stary, ty... A warto wspomnieć, że ostatnim razem to ty nie zrobiłeś kategorii wagowej. Ja zrobiłem wagę, którą żeś ustalił, Tumanie jebane, i żeś nie zrobił tej wagi. Nie zrobiłeś jej. Także, no głupota w chuj. Ja ogólnie tak mam dość użerania się z tobą, naprawdę. Mam dość użerania się z tobą. Stary, ty jesteś najbardziej problematycznym człowiekiem na świecie, nie? Mi się nie chce nawet komentować. Ja wiem, że to ludzi ciekawi. Ja to komentuję, bo wy mnie poinformowaliście o tym, że on takie coś wrzucił w neta, nie? No ale naprawdę, no, męczące to jest, stary. Bill, wiesz, ile on ma w ogóle tłumaczeń i wersji? Raz na przykład mówi, że złamał palec na walce ze mną, drugi raz, że jak go ochroniarze spychali ze sceny, wiesz, to jest kłamczy, oszust i manipulant zwykły. Także whatever, ale usłyszmy to, naprawdę. Chciałem się dzisiaj cieszyć życiem, ale będę się i tak cieszył, ale widzę, że... Ten Gamrot też w 66 ma pas, a chce się bić w 70. Nie chce mu się schodzić, okej, okay, rozumiem. Tak tylko, że 66 kategoria wagowa istnieje, 70 kategoria wagowa istnieje. 74 lub 5? O kurczę, nie istnieje. A to peszek. Ja nie chcę mi się tyć i tyle, no. Nie chce mi się tyć. Słuchajcie, ja mu daję szansę. Fame MMA i ja dajemy mu szansę się odkupić swoje winy, bo póki co jest największym lamusem internetowym, jest najbardziej jebany wszystkich. Więc dajmy mu szansę się odkupić, żeby pokazał, bo wygrać nie wygra ze mną, nie ma nawet najmniejszych szans, ale może coś... No to przecież jak nie mam najmniejszych szans, no to jaki problem? No to bijemy się w wyższej kategorii wagowej, pozamiatasz i wszystko, no. ogólnie... No no. Coś pokaże w tej walce, więc o to tylko chodzi, żeby coś pokazał, chociaż jakiś charakter, bo póki co to wiecie, co nim ludzie myślą, no i to. Jak on nie skorzysta tej szansy, no to ja mam go w dupie, no totalnie mi na tym nie zależy, żeby z nim walczyć. Żebyś się nie zdziwił, że to ja zawalczę, a ty nie zawalczysz. Marian i pieniądze życia ci przejdą obok nosa. A ja i tak sobie prędzej czy później gdzieś tam złapię, nie? Chcę, to możemy się lać, nie? To się ma. No to chcę się lać, no to dawaj, no. Ale ty mówisz o jakichś śmiesznych kategoriach wagowych, no kurwa. Stary. Krótka piłka. Ja ustaliłem limit wagowy, dałem mu 1 kg więcej. Miał on Słyszycie? W ogóle... Także widzicie, no włodarze tutaj nie mają z tego dania, bo tutaj Polak ustala warunki i wszystko. 74 w poprzedniej walce, miał być 74 teraz. Wszyscy mówią mi, że... 10 zł. Stary, ja powiedziałem, że ja, stary, dopiero tej walki trenuję tydzień, tak? Chłop już się przygotowuje jakiś czas, nie wiem ile, więc ponad na pewno miesiąc, na jakimś obozie był. Jak tylko usłyszał, że ja się przygotowuję, że już zacząłem trenować, to od razu stwierdził, że musi być limit wagowy, gdzie już wcześniej było na ten temat rozmawiane, albo są rozmowy, no kurwa, nie da się trzymać w tajemnicy, że są rozmowy na temat mojej walki i jego, i ona jest już dograna, wystarczy podpisać kontrakt, no a jedynym problemem jest limit wagowy, no, tylko że gdybyśmy my ten limit wagowy ustalali jeszcze kilka miesięcy temu, to miałbym czas na zbicie. A do gali jest 2,5 miesiąca, kurwa, stary. No i co, ja mam w 2,5 miesiąca ponad 10 kilo zrzucić, tak, że wiecie, no to jest śmiech na sali. To jest śmiech na sali, zresztą tej kategorii nie ma. Powtarzam się już setny raz, ale aby na pewno wszyscy zrozumieli, whatever. Już na 7,5. Okej, okay. Plus tolerancja wagowa to jest 76 kilo. Nie, pół kilo jest tylko tolerancji, jak coś. Tolerancji jest. Więc jak chce walczyć, to nie ma problemu, możemy się napierdzielać. Jak nie, to niech zamknie pizdę i niech mi nie zawraca. Ale kurwa!
kurwa, ja ci nie zawracam dupy, człowieku. Ty kurwa przygłupie. Kiedy ja ci dupę zawracam? Świat z tobie nie wspomniałem nawet kurwa przez pół sekundy. A szkoda, że mnie na tej karcie nie ma, bo dużo ludu by było, ale i tak jest sporo, 1000 osób. No kurwa, stary, nie zawracam mi dupy. Przecież ja tobie słowa nie wspomniałem od Bóg wie ile, jakiego czasu. Co dupy i niech nie gada o mnie. O. On gada o mnie, ale gada, że ja o nim gadam. No i to jest kurwa cała magia. Macie, wypowiedziałem się na jego temat. Ferrari już w Fame nie istnieje, on już dawno nie istnieje w Fame. Ale dlatego jak teraz Malczyński, to się będzie Ferrari pluł do ciebie. No ale ja mu dałem szansę, nie chcę walczyć w mojej wadze, która jest moja. No to niech no, ja nie będę go prosił, żeby on ze mną walczył. Widzicie, no Polak ma własną kurwa kategorię wagową Fame ma, nie? To dobre. Kurwa, ty, ja bym chciał, żeby tak w KSW do Kawula się pruli, nie? Żeby odkupić swoje winy, to możemy walczyć w walce, którą ja ustalam. Nie, to niech wypierdolę, walczę o pas i tyle. Wiecie, Boże, co to za patologia, nie? Jak on się w ogóle wysławia? Niego i w jego karierę. Przepraszam, że tak się odzywam i przeklinam tutaj mordy, bo pewnie małolaty jakieś mnie oglądają, ale no, mnie totalnie nie interesuje jego zdanie. Dla mnie ten gość to jest, wiecie, to jest tylko i wyłącznie chwast, którego muszę wyrwać, żeby moje pole było zajęte, orane. Chcę ten chwast, to mogę go wyrwać. Nie chcę, to niech spada i niech nie truje dupy. Będziesz kiedyś w 70 walczył? No, mógłbym walczyć w sumie. Jak zdobędę... Kurwa, chłopie, jaki 70? O jakim ty 70 mówisz? Człowieku, masz dupę, kurwa, pokutą jak sito, a coś pierdolisz o 70, kurwa, kilo, nie? Pas od Dawida, to wtedy mogę walczyć z... Co tam ma pas w 70? Nie wiem, jakieś wiewióry i Hasany, no. Już cię widzę z wiewiórem i Hasanem. Nikt jeszcze. To po pierwsze, po drugie, z wagi byś nie zrobił. Jak ty nie mogłeś zrobić 7,5, a coś pierdolisz o pasie. No i co ja mam wam wypowiedzieć, no? Co ja mam wam o nim powiedzieć, no kurczę. No widzicie, znowu stawia warunki, wymyślił kategorię wagową, której nie ma, no ja pierdolę. No co ja mam wam powiedzieć, no? No Polaczek wymyślił kategorię wagową, której nie ma, no tyle mogę powiedzieć w tym temacie, no. Jak mam, nie ma takiej kategorii, ja chcę się bić o pas w 7-7, jest potencjalne rozmowy, są tam nawet, że Malczyński mówi, jak wygra, że jak na przykład bym wygrał w rewanżu, to że mógłby ze mną zawalczyć w 7-7 i w ogóle, wiecie, no ja się przygotuję do każdej walki, już nigdy nie będę robił tych błędów, już się nie będę przygotowywał. Koniec rozmowy o nim, no szkoda mojego czasu, no cóż mogę wam powiedzieć na jego temat, no. Co nie zawalczysz na siódemce, pozdro... Zobaczysz, pajacu, że nie zawalczysz na siódemce, a ja zawalczę, taka jest moja odpowiedź, pajacu.